Jeżeli w poprzednim teście zaobserwowaliśmy jakieś odchylenia, czyli brak zakresu, odpowiedniego zakresu ruchu, asymetrię tego ruchu lub złą jakość ruchu, to znaczy, że powinniśmy popracować troszeczkę nad stabilizacją łopatki i nad zakresem ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym. To jest takie przykładowe ćwiczenie, które często wykonujemy. Stajemy sobie przy drabince. Kręgosłup lędźwiowy jest wyprostowany, zgięcie w biodrach. Tutaj kręgosłup piersiowy jest skierowany jak najbardziej w dół. Dajemy taką siłę rozciągającą, trakcyjną dla odcinka piersiowego, lędźwiowego kręgosłupa. Staramy się ściągnąć łopatki teraz do tyłu i do dołu i utrzymujemy tą pozycję. Oczywiście warto głęboko oddychać. Można teraz sobie odejść od drabinki i utrzymać tą pozycję. 5-10 sekund oddychamy. Można spróbować jeszcze zrotować w ten sposób w stawach łopatkowo-ramiennych i wracamy. I znowu. Kręgosłup piersiowy delikatnie do dołu, szyja na przedłużeniu kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Pamiętamy, żeby tutaj było równiutko, nie garbimy się. Delikatne ugięcie w kolanach, ugięcie w biodrach. Można delikatnie dopiąć brzuch. I znowu odchodzimy na 5 sekund. Utrzymujemy pozycję, szczególnie łopatek, do tyłu, do dołu. Ok. I to jest taka nasza propozycja. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale zobaczycie to wszystko na szkole ruchu 25 maja.